W sobotnie popołudnie na Raciborskim Rynku miało miejsce spotkanie wsparcia. Uczestniczyli w nim Raciborzanie i obywatele Ukrainy mieszkający w Raciborzu. Chcemy pokazać, że się nie zgadzamy z tym, co się dzieje. Chcemy wykrzyczeć nasz ból, nasz sprzeciw i chcemy pokazać, że jesteśmy razem z Ukrainą, że wspieramy Ukrainę i tyle możemy jako Raciborzanie, że się tutaj spotkaliśmy. Także dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na spontaniczną akcję. Nie, dużo długo, tylko 4 miesiące, ale ja zachwycaję się waszym ludztwem, waszym ставленням до України, до українців. І дуже дякую вам за все, що ви робите. Дякую, що з нами. To bardzo niebezpieczny moment dla świata, przestrzegała w sobotę na Raciborskim Rynku prezes sądu w Raciborzu. Jeżeli chodzi o rosyjskiego przywódcę, też mam skojarzenia z 1939 rokiem. Jest to dla mnie podobne szaleństwo jak w wykonaniu Hitlera. Uważam to za bardzo niebezpieczny moment dla świata, dla Europy. Od wszystkiego Eurosojuszu i całej Europy potrzebujemy teraz, jak nigdy, nigdy, nigdy nie potrzebowali. Dziękujemy bardzo. Sława Ukrainie! Herojom sława! W akcję pomocy angażuje się m.in. były wiceprezydent Raciborza Michał Fita, obecnie dyrektor Centrum Kultury w Kietrzu. Organizujemy zbiórki jednocześnie i w Raciborzu, i w Kietrzu. Organizujemy to we współpracy z Caritasem. Połączyłem się po prostu z Caritasem, dopytałem, czego potrzeba, co jest potrzebne, na co zwrócić uwagę, czego absolutnie nie przyjmować. Na tym etapie nie przyjmujemy absolutnie odzieży, nie przyjmujemy obuwia. Raczej nastawiamy się na takie pakiety powitalne, gdzie będą to szczoteczki do zębów, pasty do zębów, mydło, szampon, grzebień, szczotka, nie wiem, jeszcze do tego jakieś środki, może przeciwbólowe, może przy okazji jakaś bielizna oczywiście, ale nowa, żeby to wszystko były rzeczy nowe, żeby to nie były rzeczy używane. Na Facebooku powstała grupa Raciborz pomaga Ukrainie. Warto ją uważnie śledzić i reagować na bieżące potrzeby. Będą potrzebne koce, będą potrzebne pewnie śpiwory, być może łóżka polowe, ale to wszystko musi być naprawdę zaplanowane mądrze. My w Raciborzu tutaj uruchamiamy kilka punktów zbiorczych. Jeden będzie przy domu katechetycznym przy ulicy Szewskiej na pierwszym piętrze, już od poniedziałku czynny. Jeden punkt będzie w domu katechetycznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, tam będzie wystawiony kosz, tam wolontariusze również będą to wszystko przyjmowali. Jeden punkt znajduje się w kuchni Caritasu przy ulicy Kozielskiej i w sklepiku Outlet przy ulicy Lądzina jest również taki punkt. W Kietrzu zbieramy te dary zarówno w Domu Kultury w Kietrzu, jak i w wiejskich domach kultury w Pilszczu, na siedlu Nowej Cerekwi i Dzierżysławiu. Również wieś Ludmierzyce tam dołączyła, tam się również w tych wszystkich miejscowościach ludzie angażują. Trzeba zatrzymać to szaleństwo, apeluje Fita. Te działania, one mają taki ważny wymiar, bo są z jednej strony takim naszym aktem solidaryzowania się z potrzebującymi, ale również z tymi Ukraińcami, którzy tutaj żyją między nami od lat, bo tutaj pracują w naszych polskich firmach. Z drugiej strony budują morale tych, którzy zostali za granicą, którzy walczą, o swoją niepodległość i wolność, ale z trzeciej strony moim marzeniem jest, żeby te sygnały docierały również do Rosjan, do Białorusinów, aby przestali bać się reżimu, w którym żyją i żeby zatrzymali to opętanie bandyckie, z którym mamy do czynienia jako cały świat.